Dla kogoś, kto jest przyzwyczajony, że od poniedziałku do piątku pracuje, że może sobie coś poprawić, że może kogoś wycofać, bo nic się nie nadaje, po to, żeby dać mu odpocząć, tutaj w ogóle to jest coś coś, na nie ma, tutaj jakby nie ma takiej przestrzeni. Tutaj trzeba pracować <coughs> cały czas między zgrupowaniami. I jeśli ktoś tego nie rozumie i będzie czekał na ten, dobra, na zgrupowaniu sobie coś, tam, to będzie rozczarowany, bo nagle... Po tych dwóch dniach na zgrupowaniu okaże się, że jest, oni są beznadziejni, nic nie, nic nie chce zapalić. I co wtedy, wtedy zaczyna się problem? Dla mnie Gerard nie ma takiego doświadczenia, tak? Dla mnie, ja, mówię, ja bym jednak szukał chyba, tak mi się wydaje, kogoś takiego. Natomiast kto ma doświadczenie?